Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Przed mikrofonem Katarzyna Krogulec, a moim dzisiejszym gościem jest Bartosz Ziółek, dyrektor do spraw bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Santander Bank Polska, z którym porozmawiam o obecnej sytuacji startupów i możliwościach ich finansowania. Dzień dobry, Bartoszu. Cześć Kasiu, bardzo dziękuję. Super tu być dzisiaj, no bo to jest też jakiś niezwykły moment na rynku, więc cieszę się, że będziemy mogli o tym porozmawiać. Super, to zaczynam od pierwszego pytania. Kilka dni temu PFR zapowiedział rozpisanie jeszcze w tym roku konkursów, które pozwolą przekazać blisko 2 miliardy złotych funduszom na inwestycje w startupy. Czy ta wiadomość powinna napawać ekosystem optymizmem? Do tej pory notowaliśmy ogromne spadki, jeśli chodzi o inwestycje. Jak wygląda z Twojej perspektywy sytuacja pozyskiwania dziś kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia? Na pewno jest to ważny sygnał i ważna informacja. Myślę, że takim elementem, który dla startupów powinien być też istotny w tej informacji, to jest harmonogram i taka ścieżka, w której te środki trafią na rynek. Dzisiaj ta sytuacja jest specyficzna. Spadek wartości finansowania nawet w pierwszym kwartale tego roku w całej Europie to było ponad 66%, w Polsce 27%, więc ten kapitał jest ewidentnie dzisiaj w takim bardzo, jest bardzo trudno dostępny. I patrząc na ten harmonogram, to te konsultacje, które otworzyły uruchomienie tego projektu, zakładają, że finansowanie mogłoby faktycznie najwcześniej w połowie 2024 roku być na rynku, ale tam po drodze jest kilka takich istotnych kamieni milowych, które w tych założeniach faktycznie są bardzo optymistycznie podane, bo tam jest na przykład finalizacja uzgodnień z Komisją Europejską i kilka jeszcze elementów, które mogą po drodze się wydarzyć i zakłócić trochę tą dynamikę. 3,1 miliarda to jest całość, ta kwota, o której tu mówisz, to jest faktycznie te pieniądze, które zostaną przeznaczone, te pieniądze unijne, natomiast tam jeszcze ten element wkładu całego ekosystemu, jeśli to zmiksujemy, to faktycznie ta kwota istotnie poprawiłaby tą dynamikę. Natomiast obawiam się, że to jest raczej pieśń końcówki przyszłego roku, co oznacza, że musimy szukać rozwiązań na istotne problemy aktualne pewnie w innych miejscach. Jakie są jeszcze inne wyzwania poza trudnością w pozyskaniu kapitału, które stoją dziś przed startupowcami? Czy na przykład sztuczna inteligencja jest szansą czy zagrożeniem według Ciebie? To jest super ciekawy fragment tej zmiany, która się teraz dzieje. No też ja bardziej z perspektywy osoby, która się zajmuje transformacją cyfrową, przyglądam się temu, jak AI wyrównuje szanse. I to jest o tyle istotne, że faktycznie jesteśmy dzisiaj w takim unikatowym momencie, kiedy ten pierwszy etap budowania rozwiązania, taki proof of concept, który faktycznie zwykle zajmował 2-3 lata, bootstampowe takie aktywności, które szukały finansowania do tego, żeby w ogóle zbudować jakąś koncepcję relacji z klientem. Dzisiaj jesteśmy w stanie istotnie to skrócić i paradoksalnie ta esencja, którą jest venture, taki napęd, który jest w rękach i w sercach startupowców, jest akcelerowany właśnie narzędziami z obszaru sztucznej inteligencji. I to też widać po spółkach, z którymi my pracujemy dzisiaj, które wspaniale sobie dają radę w konkurencji z choćby dużymi koncernami farmaceutycznymi, dostarczając im rozwiązania, które wydawałoby się wymagałyby właśnie takiego olbrzymiego R&D i wielkich inwestycji. Więc ta kreatywność w połączeniu z takim zasilaniem
algorytmami sztucznej inteligencji, raczej będzie działała na rzecz startupów niż przeciwko nim. Jak zwiększyć swoje szanse na powodzenie? Czy jest jakaś uniwersalna rada w tym momencie? W tym momencie, tak. To jest też ważny fragment, bo moment jest ciekawy. Dlatego, że na rynku aktualnie w tym samym kłopocie są i startupy, i gigantyczne korporacje. Dlatego, że technologia jest demokratyczna i zmienia bardzo dużo na wszystkich poziomach rynku. I dzisiaj, choć może tak otwarcie o tym korporacje nie mówią, są w takim momencie, w którym muszą zmienić też mindset, zobaczyć w jakiś sposób takie istotne technologiczne zawirowania wpłyną na ich model biznesowy i reverse pitch, czyli taki scenariusz, w którym to korporacje wychodzą na rynek z konkretnym problemem, szukając tego rozwiązania oczywiście dzięki swoim globalnym zasięgom, nie tylko na rynkach, gdzie ten problem istnieje, ale też na rynkach, gdzie może istnieć rozwiązanie, to jest coś, co wydaje mi się powinno być na radarze startupów, czyli patrzenie trochę na własne rozwiązanie z perspektywy globalnej. Po prostu ta zmiana z perspektywy startupów oznacza, że ich rozwiązanie może być rozwiązaniem, które nie będzie takim garażowym na wczesnym etapie czy bardzo lokalnym produktem, tylko bardzo szybko może się stać produktem globalnym, który rozwiązuje problemy w Meksyku, w Chile czy w południowej Azji. Więc szukanie też tych szans na dalekich rynkach z jednej strony jest po prostu prostsze, a z drugiej strony jest takim trochę już niezbędnym DNA tego następnego czasu. Mamy szereg różnych rozwiązań i pomocy w tym momencie finansowych na rynku, to znaczy takich może poza venture'owych, bo tutaj, jak wspomnieliśmy na początku, ta sytuacja nie jest najciekawsza, ale odbywają się też różne konkursy, a poza tym Santander Bank Polska oferuje finansowanie dłużne w postaci venture debt, będące alternatywą dla venture capital. Na czym ono polega, jakie ma zalety i dla kogo to jest rozwiązanie, czy dla wszystkich? Ono jest też coraz częściej takim rozwiązaniem analogicznym i działającym razem z funduszami venture'owymi, dlatego że ono też od lat na przykład w Stanach, w Chinach, to jest taki domyślny mechanizm właśnie rozwoju spółek, które są już na rynku, które mają jakąś trakcję, które sprzedają, które mają swoje obroty. Dlatego, że finansowanie dłużne zakłada, że spółka trochę inaczej niż w przypadku funduszu otrzymuje albo zaciąga, mówiąc precyzyjnie, zaciąga dług, który będzie mogła spłacać, ale patrząc z perspektywy samego startupu, ona jest o tyle ciekawe, że taka instytucja finansowa zabezpiecza się na udziałach, na majątku takiego rosnącego startupu, ale go nie obejmuje. Tak, wspomniałam przed chwilą już o konkursach, a właśnie trwa nabór do Santander X. Czym jest ten projekt i co oferuje? Takie narzędzie, które z jednej strony pomaga zrozumieć na przykład potencjał globalizacyjny, jaki może stać przed takim projektem albo przed przedsiębiorstwem, a z drugiej strony jest źródłem kompetencji, czyli można się dużo nauczyć. Nie nazwałbym tego produktem akceleracyjnym, dlatego że ta wiedza tam nie zamienia się, ona jest po prostu nieodpłatna. Znaczy jest to dostęp do zasobów, które są gromadzone w różnych częściach świata dla przedsiębiorców, którzy są związani z Santanderem. Ale też ta trzecia część jest ciekawa, bo ona się po raz pierwszy wydarzy w Polsce, a dzieje się globalnie już od wielu lat. To jest Santander X Global Awards, które mają faktycznie taką unikatową szansę, dają unikatową szansę pokazania swojego projektu na globalnym rynku, dlatego że w Polsce już za 8 dni
zamykamy zgłoszenia do tego projektu. To zgłoszenie oznacza, że razem z Oxentio, czyli akceleratorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, 10 najlepszych startupów będzie uczestniczyło w takim projekcie mentoringowym i z tej dziesiątki jury, które jest polskim jury lokalnym, wybierze 3 projekty, najlepszy z nich dostanie nagrodę finansową, drugi i trzeci również, ale istotniejsze jest to, że one staną się dla nas takimi projektami, które będziemy chcieli pokazać w globalnych nagrodach. I tak do porównania, nasz finał odbywa się w tym roku na parkiecie giełdy papierów wartościowych, brytyjski na stadionie po kilku latach, na stadionie Wimbledon. A tam globalne wydarzenie, na które Santander zaprasza w ubiegłym roku, odbyło się w Silicon Valley razem z Microsoftem i brali w nich udział finaliści tych lokalnych wydarzeń, więc no jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jaką widoczność uzyskują te projekty za faktycznie dosyć nieduży wysiłek, jaki muszą zainwestować. Szczególnie, że te kryteria są w tym roku, trochę zrobiliśmy układ w kierunku ekosystemu startupowego, dając takie parametry, które są bardzo łatwe do spełnienia. Wystarczy spełnić jeden z nich, także podam taki, który jest najłatwiejszy, czyli startup no oczywiście musi być zarejestrowany w Polsce, musi mieć komponent taki technologiczny, dysruptywny, musi pokazywać coś, co jest istotną zmianą na rynku, ale z takich twardych, formalnych parametrów musi zatrudniać przynajmniej 2 osoby. Czyli każdy startup, który spełnia ten parametr, trafia do puli firm, które są w naszym zainteresowaniu, więc polecam też przyjrzenie się temu potencjałowi i poszukanie po wpisaniu hasła w wyszukiwarkę nagroda Santander X Polska albo Santander X Polish Award. Bardzo łatwo znajdziecie miejsce, gdzie można aplikować jeszcze przez 8 dni. Jakich projektów poszukujecie i jakie kryteria będą brane pod uwagę? Powiedzmy coś więcej o tym. No, przede wszystkim projektów, które realnie mogą wpłynąć na zmianę technologiczną. I nie ma tutaj, jesteśmy całkowicie agnostyczni, jeśli chodzi o branżę. Nie patrzymy jakoś szczególnie łaskawie na fintech. Jest to dla nas projekt, który pozwala nam też być bliżej samego ekosystemu, więc zarówno medtech, jak i projekty z obszaru AI, one są tutaj przedmiotem takiej naszej codziennej uważności. Sam Santander X robi też globalnie, między innymi w Polsce, równoległe nagrody, które są nagrodami tematycznymi. Było Cyber Security, w którym też polskie startupy brały udział, był AI-owy konkurs i wtedy faktycznie jesteśmy dosyć specyficzni. Natomiast w tych lokalnych, globalnych nagrodach jesteśmy otwarci na wszystkie potencjalne dostępne w Polsce, zarejestrowane w Polsce projekty, więc tutaj nie ma jakiegoś szczególnego zainteresowania, jeśli projekt jest technologiczny, jest dysruptywny, pokazuje coś nowego na rynku, to absolutnie powinien się do tego konkursu zgłosić. Troszkę już odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, bo chciałam zaznaczyć, że dużo piszecie i mówicie o innowacyjności i byłam ciekawa, jak definiujecie tę innowacyjność, czy chodzi o projekty, które są zupełnie nowe na rynku, czy na przykład możemy powiedzieć, że moglibyście być zainteresowani czymś, co jest kopią, co już istnieje w świecie? No na pewno też dzisiaj innowacyjność to często jest synergia i synteza różnych istniejących rozwiązań i ta nasza definicja zdecydowanie w przypadku lokalnego konkursu no, obserwuje to, co jest innowacyjnością tutaj w Polsce, więc trudno już właściwie dzisiaj w tak szybko zmieniającym się świecie złapać, co jest globalną
To jest oryginalne globalnie, dlatego że rynki azjatyckie trochę w swojej dynamice uciekły do przodu i te rozwiązania, które dzisiaj stają się czymś zaskakującym i nowym i ciekawym, albo co nam przeorganizowuje mechanizm codzienności, tak jak mikropłatności, które z wykorzystaniem kodów QR pewnie 10 lat temu już były choćby w Chinach codziennością. U nas od 3-4 lat jesteśmy jakoś przyzwyczajani do tego, że nie potrzebujemy mieć przy sobie karty i nadal mamy dostęp do różnych narzędzi z tego obszaru. A czy według Ciebie Polacy są innowacyjni? Jest taka miara, którą ja bardzo lubię do pomiaru innowacyjności. To jest sposób myślenia, przyjmijmy, że millennials albo osoba, która urodziła się w 1990 roku, ma dzisiaj 30 lat i sposób, w jaki zmienił się świat, przyjmijmy jakąś taką uniwersalną na chwilę miarę, niech to będzie PKB, czyli wielokrotność wzrostu PKB, niech ta miara będzie też dla nas jakimś na chwilę takim sposobem myślenia o tym, jak w ciągu jednego życia 33 teraz latka, jak wiele razy urosła gospodarka. Gdybyśmy popatrzyli w ten sposób na świat, to Polska jest na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o krotność zmiany tego PKB. Ponad 9-krotnie urosło PKB. Oczywiście start z niskiej bazy w tym jakoś pomaga na pewno, ale to bardziej chodzi o to, że na świat takiej osoby, która ma dzisiaj 33 lata, bardzo w ciągu jej życia się zmienił. Dużo wyżej i też dlatego ja upatruję dużą część takiej dynamiki wzrostu Chin właśnie w tym, że u nich 34 razy wzrosła gospodarka w ciągu życia millennialsa. Więc ja, Polacy są dla mnie bardzo innowacyjnym narodem właśnie dlatego, że ten świat wśród ludzi, którzy dzisiaj trzymają stery tej istotnej zmiany, ten ich świat się zmienił wiele razy, co pozwoliło im też nauczyć się adaptować i lepiej rozumieć, że za 5 lat najprawdopodobniej będą zupełnie się mierzyć z innymi wyzwaniami. Dla porównania, ta zmiana w przypadku Niemiec to jest 2,7, w przypadku Stanów to jest 2,4 raza, więc w pewnym sensie dużo mniej takiej dynamiki w trakcie połowy jeszcze pokolenia. No i dodajmy, że mamy też bardzo dużo projektów fintechowych, skoro jesteśmy przy bankowości. Tak, też mamy po prostu bardzo dużo projektów SaaS-owych i jesteśmy liderem w tym obszarze w Europie. No też te projekty po prostu najłatwiej absorbują właśnie sztuczną inteligencję, bo w pewnym sensie jesteśmy w stanie zasilać tą zmianę właśnie też taką istotną technologiczną zmianą, która się dzieje w ogóle w produkcji oprogramowania aktualnie. Więc tak, zagęszczenie programistów na metr kwadratowy w Polsce jest bardzo, bardzo duże. To prawda. Powiedzmy jeszcze na koniec, czemu Santander tworzy taki projekt? Jaki macie w tym cel? Banki w ogóle mają naturę organizmu, który myśli odlegle, dlatego że część, duża część naszej sprawności biznesowej polega na umiejętności przewidywania przyszłości, a ta przyszłość zdecydowanie leży w technologii, więc banki po prostu chcą być bliżej tych spółek, które będą w przyszłości taką zmianę na rynku wnosić. Gdybyśmy prześledzili na giełdach europejskich, również na polskiej, typ i rodzaj spółek, które teraz mają swoje debiuty, to w olbrzymiej większości to są spółki technologiczne. Więc jeśli banki chcą rozumieć ten sektor, być też partnerem dla tego sektoru, to po prostu muszą się razem z tym sektorem takiej codzienności biznesowej uczyć. Tak, nie powiedzieliśmy chyba, jakie są nagrody pieniężne w tym konkursie, a to myślę, że będzie sporą zachętą dla naszych startupów, więc powiedzmy coś więcej o tym, jakie są konkretne nagrody i do kiedy można się zgłaszać.
Tak, to jest to prawda, że w takim okresie trudu finansowego te nagrody mogą być jakimś mechanizmem, który dodatkowo jest tym atraktorem. My nie uważamy, że on jest najważniejszy, dlatego że to, co jest najważniejsze, to to, że my z takimi finalistami po prostu idziemy do naszych klientów korporacyjnych i pokazujemy, zobaczcie, to jest produkt, w który my wierzymy, to jest produkt, który też warto, żebyście razem z tymi startupami rozwijali. To będzie taka najważniejsza nagroda, która będzie realnie zmieniała mechanizm rozwoju takiej spółki na rynku. A jak potem będą wyglądać kolejne kroki, jeśli się zgłosimy? I tutaj powiedzmy też, do kiedy jest czas, co potem dalej się wydarzy? Czy orientujesz się, jak będą przebiegać kolejne etapy tego konkursu? Do 14 października można aplikować i zgłaszać swoje startupy przy pomocy prostego, możliwego do wypełnienia w 5 minut formularza. Następnie do 30, czyli przez najbliższe 2 tygodnie, będzie taka nasza wewnętrzna w porozumieniu i też w nawigacji właśnie przez Oxentię ocena tych wniosków i tam te wnioski wybierzemy i będziemy z tymi wnioskami faktycznie, no pewnie będziemy dosyć długo dyskutować o tym, który z tych startupów ma największe szanse skorzystać z tego mechanizmu mentoringowego, który też jest bardzo istotnym elementem. I potem 7 grudnia na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się finał polskiej pierwszej edycji Santander X-a, na którym te 10 spółek po przejściu tego procesu mentoringowego będzie po prostu pitchować przed zaproszonymi przez nas korporacjami, przedstawicielami też różnych fragmentów rynku. I z tych 10 jury, które na miejscu będzie uczestniczyło właśnie w tym pitchu, wybierzemy 3, które po pierwsze dostaną nagrodę, ale po drugie dostaną się po prostu do globalnego konkursu i te 3 też będą szczególnie przez nas promowane. Czy macie jakieś szczególne wymagania, jeśli chodzi o etap startupu, który ma się zgłosić do konkursu? To znaczy, na jakim powinien być etapie? Czy to może być na przykład proof of concept, czy to ma być już MVP, czy to ma być działający startup z przychodami, trakcją? Jak to wygląda? Tutaj jesteśmy bardzo otwarci. Znaczy uważamy, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, faktycznie możemy bardzo dużo dać, jeśli chodzi o Santander X-a, na bardzo różnych etapach. Poza tą główną nagrodą i poza tymi nagrodami pieniężnymi jest też 10 godzin takiego szkolenia, takiego mentoringu, które przeprowadzi Innervalue, szczególnie w obszarze budowania marki, w obszarze samego marketingu. Tar Heel Capital też dał 10 godzin coachingu i 10 godzin kancelaria DZP, takiego wsparcia w zabezpieczeniu IP, też w takich najważniejszych obszarach, na które warto zwrócić uwagę z perspektywy prawnej. I odpowiadając na to pytanie, jakie nas interesują te parametry, to właściwie jest bardzo, tutaj jesteśmy absolutnie otwarci na bardzo dużo takich startupów na bardzo różnych etapach rozwoju, nawet na poziomie seedowym. Sama nagroda zakłada, że będzie jednym z narzędzi i mechanizmów rozwoju takiego projektu, więc czy to będzie startup, który już ma globalne rozwiązanie i uznamy, że dzięki udziału takiej ekspozycji właśnie w globalnym programie oni zyskają nowe rynki. Czy też będzie to startup, który właśnie potrzebuje inwestora, który jest inwestorem branżowym, to dla każdego z tych obszarów mamy swój pomysł, więc wystarczy tylko, że jest to spółka, która jest zarejestrowana w Polsce, ma powyżej 2 pracowników i to już to są kryteria, które pozwalają
brać udział. Te pozostałe kryteria, które są innymi mechanizmami, które też trzeba spełnić, znaczy nie też trzeba, alternatywnie można spełnić, to są po prostu trudniejsze do przejścia, więc to jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że tam wystarczy spełnić jedno z tych kryteriów, a to, o którym wspomniałem, jest po prostu najłatwiejsze do spełnienia. Okej, to już wszystkie moje pytania. Czy chciałbyś coś dodać? Zaprosić na sam finał, który się odbędzie 7 grudnia, dlatego że też to może być ciekawe wydarzenie. Będziemy tam trochę mówić o technologii w kontekście ESG i o green techu, bo też to jest taki fragment, którego się bardzo intensywnie uczymy i któremu się też przyglądamy z ciekawością, bo Polska ma dużo do powiedzenia w tym obszarze. Mamy dużo ciekawych startupów, które potrafią zrobić rzeczy unikatowe w skali świata, więc serdecznie zapraszam 7 grudnia po to, żeby też zobaczyć, jak bank się zmienia i jak bank widzi swoją przyszłość w tym ciekawym i takim bardzo żyjącym ekosystemie, który mamy na szczęście w Polsce. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Bartosz Ziółek, dyrektor do spraw bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Santander Bank Polska, a my zapraszamy Was, czyli startupowców, do wzięcia udziału w tym konkursie. Dziękuję, Bartek. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.